Znacie kaczora, każdy go zna. Kaczor fajne. Fajne weksy ma. Ale ty z tym kapturem tak siema, mało, kaczor, to wygląda jakbyś nie? miał kołnierz. O, teraz mam to już nie, ale wcześniej to wygląda jakbyś ten, miał koniec. I ten wąs. Ja pierdziele, jak ja dawno nie nagrywałem. Teraz deszcz pada, akurat idziemy, jak przestanie padać, nagrywamy. Ty, no ostatni raz ja tutaj na tym szczytym sole nagrywałem w czerwcu, w maju. Nie nagrywaliśmy w ogóle tutaj żadnej pirotechniki. Dawno. Bo było sucho, susza, rzeki powysychały, smródki, masakra tutaj była, żeby cokolwiek odpalić. A tutaj dzisiaj przyszło, pada, jest normalnie błogosławieństwo. Gdzieś tam w Wrocławiu podobno zalewa, ale nie wiem, u nas to tak pada jak się skropiłem. No ale coś tam już jest mokre, jest. No, coś tam zabezpieczy. Słuchajcie, mamy dzisiaj tak, kosteczkę i rakiety. Żeby nie było nudno, żeby odcinek trwał to 8 minut, żeby mógł reklam dopierdzielić, że później znów złoty rower był. No. Znaczy, wy dopiero zobaczycie, co chodzi z tym złotym rowerem, więc pozdrawiam dla kumatych. Ty nie, ale wąsa muszę ogolić, bo fakt źle wygląda z tym. Ja też. Nie, no ale mój to wygląda jak taki typowy ten Don Pedro Rocco Slickers, nie? Jeszcze kozia broda. To jeszcze jako tak rozumiem. No dobra, na koniec żartów, głupoty. Mamy kosteczkę, mamy rakiety. Kaczorek opowie nam coś o kosteczce, opowie nam coś o rakietach. Ja uwielbiam rakiety, jest to nowość. Wolf Howl TXR 701. Taki zestawik, gdzie mamy 6 rakietek. Musimy zapłacić około 59 zł bez rabaciszów. Jest to świeżutki produkt, kategoria F2. Tutaj mamy instrukcję w języku polskim, to mi się podoba, nie 1500 instrukcji jest, to trafia na polski rynek, jest po polsku. Jeśli ktoś przyjeżdża do Polski, to ma, musi znać polski język, no i tyle, koniec, kropka. Mamy ISO i piktogram, materiał wybuchowy, lał konsumenta 2024, kurde blaszka. Instrukcję ogólnie będę czytał, gramatura 85,20 groszy na eko. Tak to wygląda z tyłu, nie wiem czy w ogóle coś będzie widać. Tak to wygląda z przodu, jak sama nazwa mówi i widać wilka, są to rakiety z wyciem wilka. Coś co ja bardzo uwielbiam akurat. Jest pisk i jest też pisk, ale takie wycie wilka, takie nie, Grzesiu? Może. Zobaczymy jak są wykonane, zrobione. Więcej wychodzi dyszkę za rakietę bez rabatów. O, Hanulka się pojawiła. No, teraz przyszłaś po kawie, to za późno, ja tu nagrywam. No to weź sobie tu torbę. Nie będzie ci widać. Nie, nie widzę. Tak, rakiety przede wszystkim nie mają plastikowych tych osłonek na ląty, więc dla mnie to jest plus, bo czasami jest ciężko je ściągać, później gdzieś się tam rzuca, więc taki plus w stronę ekologii. Ląciki, no niestety ląty są tak zrobione, że no to typowo podpalamy i rakieta leci, to nie jest rakieta, żeby z nich robić katiusze. Już kiedyś z podobnymi rakietami się męczyłem, żeby to odwiązywać, łączyć. Tak, i to można prawdopodobnie wyciągnąć, więc tak to jest zrobione, bo ten ląd można wyciągnąć, bo to jest ten silnik taki specjalistyczny, dla to jest takie wycie. Kategorię F2, jednak rakieta ma 14,20 gram neku, ADR 1,3, więc, ale jeśli chodzi o jakość wykonania, nie ma co się przypruć, cena mniej więcej 10 zł za rakietkę, bez rabatów, to nie jest zła cena. Grzesiu, opowiedz coś o egzekutorze. Mam egzekutora, egzekutor od razu powiem, ma 81 strzałów. Kurde, ale mi tutaj kogut listował. Mamy ląd podstawowy, jest i ląd rezerwowy. Tak, oto ona się prezentuje. Fajna kosteczka. Gramatura owej wyrzutni to jest 891 gramów. Czyli dużo. No dużo. Kosztuje ona około 230 zł. I kaliber na początku się zaciąłem, bo napisany jest 1 cal. I tak się pierwszy raz spotkałem w OPI. Akurat ja się spotkałem pierwszy raz, że na wyrzutni jest napisane 1 cal, a nie ile. Jest ten. 0,8, to jest 20 mm, 1 cal. 25. No widzisz, jaki ty mądry chłopak jesteś. 25. Kuba, nie, bo sprawdziłem. Będzie na nagranie, jak się zastanawiam. Bo sprawdzałem. No, dwucalówka to jest 50 mm. No tak. No to. Nie chciało mi się obliczać. Zdarza się najlepszy. Kod produktu podałeś? Nie, no żartuję. A, TXB044. No. No i to chyba wszystko. I to tyle. Ląd podstawowy, no. Rezerwa jest. Szata graficzna. No. Jest taka dość mroczna. No. Taka mroczna, jakieś takie diabły. No, no mam nadzieję, że będzie taka mroczna. 800 gramów na taką kosteczkę
to powiem ci, jakby dali 100 strzałów, to byłby kilo w każdym leku. 81 strzałów, ale też no, no ten w czarny. Maksymalnie mogliby dać kilogram na 100 strzałów. Więc no, powiem ci, będzie to pieszczona. No mam nadzieję. Będzie to pieszczona. A i rok produkcji, bo to jest najważniejsze, bo też czasami roki produkcji są bardzo ważne. 2023, więc w 2023 była produkowana, teraz przypłynęła. To tyle. Zapraszam was do sklepu pirokit.pl, Instagram na Hony69. I to tyle, co miałem wam do przekazania z ogłoszeń parafialnych. No tutaj już mamy, jak to się mówi, taką książeczkę. Oczywiście pierwsza strona jest w języku polskim. Później możemy sobie to zerwać. No i tutaj już mamy taką dość długą litanię w różnych językach europejskich. Czyli mamy na przykład, no, żeby tu zabłysnąć, mamy chorwacki, niderlandzki, słowacki, rumuński. Zna się te języki, nie? O kurde ty, to jest jeszcze lepsze niż gazetka z apteki. Uja, pierdziele! Litwin, litewski. Francja. Bułgaria, to... Italia. Ja, Matko Bosko. Matko Bosko, przyznać się, kto z was kiedyś te gazetki otwierał? Bo ja nigdy ich nie otwierałem, pierwszy raz w życiu otworzyłem. Jestem po prostu w szoku, jakie to jest wielkie. Wiesz, to teraz włóż. Tak jak te, jak proszki jakieś wyciągasz, to no, też później jest problem, żeby to rozpakować. No ale wiadomo, no ta kostka trafiła na rynek polski, ale też jak ktoś z zagranicy sobie przyjedzie kupić, no to wiadomo, no, no ale powinien głównie być język polski. No dobra, to tyle, co miałem wam do przekazania. Zobaczymy, co ta kosteczka potrafi. Mam nadzieję, że te efekty oddadzą do tej szaty. No, bo powiem wam, w tym roku Triplex mnie mega pozytywnie zaskakuje i mam nadzieję, że to się dalej będzie trzymać, ta tendencja. No dobra, to tyle, co mieliśmy do przekazania. Kurde, jak ja tęskniłem za tym miejscem, że tu usiąść się nagrać. Ja pierdzielę, nawet sobie nie zdajecie sprawy. Czekaj, może zdjęcie jakąś na miniaturkę ładną sobie zrobimy? Weź tą wyrzuteńkę jakoś, o, Werewolfa. Czekaj, żeby było widać, że to są rakiety. Dobra, wy sobie tam już najwyżej skichniecie. O, czekaj, ściągnij gumę na instrument. Załóż gumę na instrument. Wo, nieźle. Bum, szakalaka. Weź jeszcze raz podnieś, ja sobie tak zrobię. Muszę iść do fryzjera. Bo mi ciężko, ja też. No, ale ty nie wyglądasz, ja to wyglądam jak te. Jak kaznodzieja z ulicy Sezamkowej. Kocham te nasze mowy końcowe, jak sobie zawsze gadamy coś na to. Jedziesz, kaczorek, odpalaj, wariacie. Egzekutor, odległość 50 metrów. No jest taki dzisiaj dość ruchliwy wiatr, bym to nazwał, no i akurat jest taka przerwa na reklamie, jeśli chodzi o deszcz. Ale dym nie będzie... O! Się odpalił mnie ten ląd. Ty, no a było napisane, sam widziałeś naklejkę. Nie wiem, sprawdzimy. No ale powiem ci, wyrzutnia sama w sobie robi rozpierdziel. Bardzo dynamiczna kostka. Cały czas była mina cracklingowa. Towarzyszyła nam. Rozpierdziel, dość głośna. No tu jest kapiątka. Była dość głośna, ale widać, tutaj nie ma takiego wiatru, ale u góry jaki wicher musi być, jak tam te efekty kręciło. Ale mimo to wypadała bardzo fajnie. Ja jej daję taką ósemeczkę soczystą. Jak oceniasz? No, ja jestem zarąbista, bo mi się bardzo podobała. No, pokaż. No tu jest rezerwa. No rezerwa, a ja odpaliłem z tamtej strony. Aha, jest rezerwowy. A ja odpaliłem z tej strony, no tu, no tutaj. Tu odpalałeś? No. Rezerwana, widzicie? No. System inicjujący. Nie. Chińczyk się z lądem pomylił. No. To czyli no, uch, nie się. Moja wina. Dobra, dawaj no. Rakiety. W końcu kaczorek jest czysty. Dawaj rakiety. To jest raketen. Coś, co... Raketen! Czekaj, stanę z tej strony z wiatrem. Z wiatrem. Kurde, patrzcie, woda wreszcie.
Majorko. Gdzie jest rura? A, tu. To z wyrzutni, mordo. Do wyrzutni? No z wyrzutni, no. Dobra. A w Sylwestrach sobie w mieście radzisz. No tak, z wyrzutni. Dawaj, odpalaj. No zobaczymy, no. Opa. Dawaj, nie odciekam daleko, bo jestem ciekawy tego wycia. Czy będzie taki przyjemny wyjść? Masz normalny palnik? No mam. No daj. A gdzie zgubiłeś ten palnik ode mnie? No odłożyłem, albo tobie oddałem, nie pamiętam. A nie, no. A. No nie, to jest co innego. To jest co innego. Specjalnie go wziąłem na taką okazję. Że no i palniczek żarowy na wiatr jest jak znalazł. O, kurde, nie nagram tego. Ale daleko ląd idzie. Spoko. Dobra, ty! Spoko, co? Ale wycie ma! No, fajne. Ty! Podoba mi się. To wycie przypomina mi... Podoba mnie się. To wycie przypomina mi wycie screamowe. Tak jak kiedyś były takie screamy. Takie duże screamy. O, dwie naraz. Lecą bardzo wysoko. Wow. Fajne. Ty, no rakiety robią robotę. Jak ktoś lubi pisk, ty. Nawet daj rurkę. Jedną puścimy sobie tak. Po skosie? Po skosie. Dobra. One bardzo daleko lecą, ty. Dobra. I tu mamy widziałem trzy rodzaje efektów. Crackling, brokat i migotanie. O, jest rura. Jest rura. Jest miękka ziemia w miarę. Jest miękka ziemia. Rolnik skosił. O. O. Dawaj. Cykwu. Nie bylibyśmy sobą, gdyby tak nie odpalić. Ja to tak lubię. Dlaczego? Ktoś się zapyta, czemu tak odpalamy? Odpalamy dlatego, bo w Sylwestra tak lubimy odpalać. Jeździmy sobie na takie wielkie pole i tak odpalamy rakiety. Człowieku, ze 100 metrów to leci! Dobre, trochę wyżej. Kapkę wyżej, kapkę wyżej. Ty, gdyby one miały efekt titanium salut, nie? Ale... Ale nie są najgorsze. Nie, nie są. Jeśli nie chodzi są. O ten pisk, jest bardzo głośny. Cena jest taki przenikliwy, ale nie siada na bębenki, bo nie jest cienki. Ten pisk jest taki basowy bardziej. Odpalaj się. Tam widać, jak ten ląd wchodzi w środek. No. Tam głęboko, głęboko, jak się świeci ta rakieta. Widzisz? Ale poszła pięknie. I do sąsiada! Człowieniu, uwielbiam te rakiety. Czekać tylko, aż będzie jaka promocja. Nie no, pójdę teraz w miarę do góry. Dobra, tak poprawnie w miarę. Tak. Pod małym kątem. Powiem wam, rakiety kocur. Mógł być większy zestaw trochę, nie? No. No, ale nie jest zły. Ale dobry, bardzo mi się podoba. No. Ten piski leci, człowieku, pięknie jak... Ale pięknie. Efekty też... Powiem ci, ten pisk w tych rakietach robi robotę. Powiem ci, kaczor... I nawet to efekty jest... są niezłe. Że chodzi, że utrzymują się w miarę. Rakieta, jak rakieta. Na takie rakiety. Wiesz co ci powiem? To są dobre rakiety sygnalizacyjne. Gdzie jesteś, odpalasz taką jedną? Nie dość, że ją widać, nie dość, że ją słychać bardzo dobrze. Też, że wybucha. Powiem wam tak, rakiety mi się podobają. Ja im daję ocenę taką 9 z plusikiem. No, ja im też 9 z plusikiem, bo... Coś gdzieś tu się jara, bo... Mogłyby mieć troszeczkę lepsze pierdzielnięcie, no ale... No, to się to ruch, w ogóle przykrzyj. Można dowodem delikatnie zanurzyć, więc rakieta sztos, jeśli chodzi o ten pisk. Naprawdę luksus, podoba mi się. Daję im ocenę 9 z malutkim plusikiem, bo jako iż jestem miłośnikiem właśnie rakiet i miłośnikiem takiego pisku, stąd też taka ocena. I cena 59 zł bez rabatów, to nie jest zła cena. No. A kosteczka 8 na 10. Taka normalna. Też fajna. Trzymajcie się ciepło i na razie.